samolot, zapłacili mnie za samolot nawet. Przeleciałem się. Fajnie było. To jeszcze jedna taka piosenka z Ameryki, tym razem byłem pół roku. Dla niektórych to mało, dla mnie to było dużo. Widziałem co nieco, także piosenka Story of the Doorman. Historia pewnego doormana, to po polsku to jest Story of the Doorman. Ja byłem doormanem, otwierałem drzwi. Teraz zresztą pracuję jako sprzedawca door to door. Więc bardzo blisko jestem. Cały czas ten sam fach reprezentuję. Doorman miał taki uniform. Stałem normalnie i schodzili ci ludzie do mnie i się pytali mnie, gdzie tutaj jest ulica i gdzie jest taksówka. Gdzie są drzwi? Słucham? Gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi, no. Dokładnie. Aha, i było ciężko się dostać na tą zmianę tego doormana, ale Jerry powiedział, mój przełożony Jerry, powiedział, że taki jednego mamy takiego jednego doormana, który przychodzi w nocy i się spóźnia 2 godziny, a jak już przychodzi, to wiesza taką kartkę i na tej kartce jest napisane The doorman will be back in 5 minutes. Idzie na dół spać i mówi, że musi go zwolnić, bo to Latynos był, a ten był Polakiem, nie? I mnie zatrudnili na jego miejsce i skoczyłem. The doorman will be back. I teraz jak na grobie chcę mieć taki napis, The doorman will be back in 5 minutes. Jeszcze słowo wprowadzenia, bo żebyście zrozumieli. To było w knajpie, siedziałem sobie, jeden facet siedział i jak on siedział, to pół godziny tam nikt do siebie nic nie mówi. Ja do niego się odezwałem, a leciało wtedy właśnie w telewizji, bo oni zawsze telewizor oglądają, a w tej telewizji milionerzy lecieli, czyli miliarderzy. Who wants to win the million? Tak to się nazywało, czyli u nas ten Hubert Urbański, nasz wspaniały, prowadził. I było pytanie tam takie, i to było za milion właśnie. To było ostatnie pytanie. Facet już tam doszedł i przeżywali strasznie to. I tam było, z jakiego kraju pochodzi papież Jan Paweł II. Były odpowiedzi właśnie. Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina i Polska. No i nikt nie wiedział właśnie, ja powiedziałem Polska, aż na nie popatrzyłem na debila. Więc się nie odzywałem. I po pół godziny dopiero nawiązałem rozmowę po angielsku oczywiście z jednym gościem, który pił tam browara i siedział i zgadywał. I to jest właśnie ta historia. Gdy byłem w New Yorku, to byłem doormanem. Otwierałem ja na Manhattanie i drzwi otwierałem bogatym Żydmenom. Na Borough Park miałem mieszkanie, w żydowskiej dzielnicy mieszkanie, Borough Park. To jest na Brooklynie, tam u ortodoksów śmierdziało tam pizzą i czoskiem. By sam nie zwariować, złapałem 5 browców, po prostu to życie jest boskie. Zaszedłem ja sobie do paru małego, dawali tam prowca za tonca, to sikacz miłoki, podróba kolego, nie miałem dobrego ja, to nie miałem rymu, użyłem słowa stolca. Ja siadam za barem, obok mnie klient i gapi się sam w telewina, a tam miliarderów klonują te żmije, kto dłużej w milczeniu wytrzyma. To piosenka jest doormana, otworzone drzwi ma w kierach. To piosenka szarlatana, który Bronx obala z rana, z rana, z rana. Aż wreszcie za milion podali pytanie, skąd papież Jan Paweł pochodzi? Słowacja czy Węgry czy Czechy, baranie? Nikt nie wie, że z Polski nie szkodzi. Ja wreszcie w pieniądze krzyknąłem nieśmiało, to z Polski jest papież i łopy, a faceta obok to wcale nie grzało. Ciekawe skąd kurna są popy. Więc zacząłem gadkę, że jestem doormanem, otwieram drzwi dzianym żyłakom, że z Polski pochodzę, że czasem mam wenę, że w Stanach mi jest jako tako. Ja pnę po angielsku, odsłuchaj milczy, ja mówię o polskiej krainie, że tam jest cudownie, że tęsknię jak wilczek. On mówi, że raz był w Lublinie. To piosenka jest doormana, otworzone drzwi w Angierach. To piosenka szarlatana,
Pokorna się strasznie zdziwiłem. Co ty tam robiłeś, to cud do pioruna. On mówi, tam się urodziłem. Tu mnie zatkało, ty jesteś ziomarem. Golnąłem ja z bratem po lufie. A mówisz po polsku, spytałem nieśmiało. No pewnie, że kurwa ja mówię. Tu słysząc ja język ojczysty żasnąłem. Mój bracie, na imię mam Zenek. Co robisz w New Yorku, pytanie ciągnąłem. On mówi, że też jest dormenem. Tu dwóch wykidajów wypiło na zdrowie i drzwi się otwarły do sieni. Baranik piją swój brąz na budowie, a w knajpach niech siedzą dormeni. Baranik piją swój brąz na budowie, a w knajpach niech siedzą dormeni. To piosenka jest dormena, otworzone drzwi ma w genach. To piosenka szarlatana, który brąz chowała z rana. Dziękuję bardzo. Multimedia macie u siebie w Dyni. Tak? Macie. I tam pracował...